Czają się na każdym rogu. W miejskiej dżungli na lazurowym wybrzeżu polują na swoje ofiary w luksusowych jachtach czy drogich limuzynach. Celnie trafiają na każdą gwiazdę, która przechadza się głównym bulwarem Cannes. Nic dziwnego, że także Mariola Bojarska-Ferenc przyciągnęła uwagę francuskiego paparazzi. No i w końcu Xavier mnie upolował. Tak to bywa, proszę Państwa, we Francji, w Cannes. Czy ty jesteś tak naprawdę fotografem, czy paparazzi? Czuję się bardziej fotografem niż paparazzi, ale kiedy pracuje się z celebrytami, to chyba automatycznie przechodzi się na drugą stronę i zostaje się paparazzi. No to dzisiaj był zdecydowanie moim paparazzi. Żadne miasto w Europie nie przyciąga gwiazd tak jak francuskie Cannes. Nie tylko w czasie festiwalu filmowego można tam natknąć się na pięknych i sławnych ludzi z pierwszych stron gazet. Jakie gwiazdy fotografowałeś w swoim życiu? Jakie upolowałeś? To jest naprawdę dobry rok w Cannes. W czasie festiwalu był tutaj Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg czy Robert Redford. Do Cannes przypłynęła także Sharon Stone, której robiliśmy zdjęcia na jej luksusowym jachcie. Dokładnie tutaj. Już jestem zazdrosna, bo podobno tutaj podpływa właśnie swoim jachtem, opala się, a oni czekają tam na górze, na pałacu i starają się upolować ją. To skąd właściwie paparazzi biorą informacje o tych gwiazdach? Tak naprawdę to całe miasto nam pomaga. Mamy tutaj informatorów, których można spotkać wszędzie. To oczywiście są szoferzy limuzyn, kelnerzy w luksusowych restauracjach i personel w drogich hotelach, a nawet sami fani, którzy zbierają autografy. W Cannes istnieje cała siatka informatorów. Na lazurowym wybrzeżu trzeba mieć zawsze oczy szeroko otwarte. Ale więcej już nic nie powiem. Nie chcę, żeby moi informatorzy poczuli się zdradzeni. I tak za dużo już powiedziałem. Rozumiem, że o mnie informacje to miał od mojego kolegi Mariusza, który tutaj jest z nami, redaktora tego programu. Mariusz! Ja ci pokażę.